Dzień dobry, nazywam się Jarosław Reszke i chciałbym Wam przedstawić nasz nowy produkt, a mianowicie camper van czteroosobowy, cztery osoby do jazdy i do spania na świetnym aucie, jakim jest Volkswagen Crafter, w tym wypadku fabryczny nowy, 4Motion, z silnikiem 2 litry, 177 koni, 8-biegowa skrzynia biegów. Auto w pięknym wyposażeniu, światła LED, kolor metalik. Zamontowaliśmy okna akrylowe, typowo kamperowe. Tu mamy kasetę do wyciągania nieczystości. Podpinamy się pod zewnętrzne źródło prądu. W środku piękna zabudowa van kamperowa. Łóżko wzdłuż o długości 1,95 m. Pod spodem przedział cargo. Uwaga, możemy to w kilka sekund zamienić w duży przedział cargo na motocykle, rowery, motory, sprzęt sportowy i tak dalej. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8. Słuchajcie, 8 sekund mamy przedział cargo. Za mały? Proszę, możemy powiększyć go o dodatkową przestrzeń. Płytę tą możemy wstawić tutaj, żeby nam sprzęt nie latał. Karawaning w Polsce mocno się rozwija. My jako firma z 15-letnim doświadczeniem wpisujemy się w ten trend. Proste rozwiązania się sprawdzają. Auto wyposażyliśmy wiele fajnych, ciekawych rozwiązań, na przykład markiza zewnętrzna Tool Omnistore, zbiornik na czystą wodę 115 litrów, zewnętrzne przyłącza do prądu, uwaga, spust wody czystej na zimę, działa. A co kryje się w środku? Uwaga, 3, 2, 1. Zaczynamy. Aby wejść, musimy otworzyć stopień i zdjąć buciki, ponieważ w środku pachnie nowością. Co można zmieścić na 7-metrowym aucie? Otóż z tyłu łóżko, o którym już mówiłem. 1,70 m szerokości, wyposażone w półki dookoła, otwierane, zamykane, klik. Na noc możemy sobie potencjometrem ściemnić światełko. To autko zostało według specyfikacji klienta wyposażone również w dwa telewizory Smart TV. Pełną kuchnię, a więc dwa palniki, woda, no ekspres do kawy musi być, szafa, na dodatkowe rzeczy z pewnością się przyda. Lodówka 90 litrów, kompresorowa. Kilka schowków i duże szuflady. To jeszcze nie koniec. Mamy
nasze rozwiązania, które wdrożyliśmy. A więc duży pojemnik wysuwany z dostępem również z zewnątrz. Klawisze. Przedłużenie blatu. Przyda się. I co najważniejsze, komfortowe fotele. Odpowiednie do tej kategorii. Funkcja przesuwu z pewnością docenią pasażerowie na dłuższych dystansach. Fotel wyposażony w podokietnik w korytarzu. Pasy dla pasażerów. Jadalnia wyposażona w typowo kamperowe rozwiązania, a więc gniazdka, włącznik LED, gniazda USB, okno akrylowe otwierane z roletkami, duża półka zamykana, zawiasy Blum, górna półka i oczywiście na wieczory przydałoby się coś obejrzeć. Stolik możemy skonfigurować w małe łóżko, wykorzystując przy tym istniejące fotele. Voilà! Duża łazienka wyposażona w prysznic, kurtynkę, zlew, oczywiście ciepła i zimna woda, szafka, WC, jak mówią Niemcy, für kleine und große Geschäft. Ten camper van jedzie już do klienta. Dziękuję panu Grzesiowi Domkowi z firmy Silva za wspólny projekt. Szerokiej drogi!